40 lat minęło w przedszkolu. Mieszkałem w okolicy, więc prawie zostałem wychowankiem przedszkola. Dzisiaj mogę żałować, widząc to, jak fantastycznie przedszkole, nauczyciele, dzieci świętują swoje 40-lecie. Dyrekcja, naprawdę wyrazy najwyższego szacunku, bo nie spodziewałem się tak pięknych urodzin, tak mocno zaangażowanego zespołu i tak uśmiechniętych dzieci. Wszystkiego tego zazdroszczę, wszystko o to trzeba chwalić, mówić o tak pięknym jubileuszu i o tak wspaniałym przedszkolu. No i oby ten klimat na długo został. To mnóstwo tańców, piosenek, to jest codzienna nasza praca, a dzisiaj po prostu trzeba było to zebrać i tylko poukładać program, kto kiedy występuje, bo najważniejsze, żeby dzieci nie odczuły jakiegoś stresu, napięcia, żeby to było dla nich też dobrą zabawą, więc dzieci też oczekiwały na gości, wiedziały, że to są, tak jak zapraszały przy wejściu, że to są urodziny przedszkola, a jak są urodziny, to dzieci też przynoszą jakieś prezenty dla koleżanek, kolegów, jest tort, więc kwestia urodzin dzieciom się pięknie kojarzy i że na urodzinach zawsze się dzieje coś fajnego i takie właśnie było podejście naszych dzieciaczków i przygotowania naszych pań. Oczywiście, tak jak było widać na występie, jeszcze były przygotowania personelu. Moją taką maksymą jest po prostu takie zdanie: co dajesz, to zbierasz. Więc ja też to właśnie powtarzam zawsze moim współpracownikom, że dawaj siebie na maksa dzieciom przede wszystkim, ale też koleżance obok i to po prostu wraca podwójnie. Pracuję w tym przedszkolu już bardzo, bardzo długo, bo niedługo to dla mnie będzie jubileusz pracy w tym przedszkolu, właśnie też taki 40-letni, ale tak zaszczepiły we mnie moje poprzednie panie dyrektor i też ja właśnie to kontynuuję. To przedszkole, dlatego że ma od tylu, tylu lat dzieci z niepełnosprawnością, nauczyło też mnie ogromnej pokory wobec życia i to samo odczuwają moi współpracownicy. Dlatego kontakt z naszymi dzieciaczkami niepełnosprawnymi, to pochylanie się codzienne nad nimi. I co najważniejsze, nigdzie nie ma tak, żeby nie było problemów. A kiedy są problemy, to mamy drugą maksymę. Razem damy radę. I właśnie tak się to odbywa w naszym przedszkolu. Trochę też przy okazji wystąpiłem w roli Świętego Mikołaja, bo otwarliśmy plac zabaw dla dzieci, ale to jakby taka inna rzecz, po prostu chyba wspierająca te wysiłki całego zespołu pedagogicznego i pracowników przedszkola, nie tylko tych pedagogicznych, bo stworzyli naprawdę raj na ziemi. Było tutaj bardzo mało urządzeń do zabawy, stąd też jak weszła mucha od paducha, to się rozgościła na dobre. Wydaje mi się, że mamy fantastyczny plac zabaw imienia Muchy od Paduchy, ale to jest nie tylko plac zabaw, są urządzenia edukacyjne, czyli to będzie edukacja poprzez zabawę każdego dnia i to jest chyba najważniejsze w tym całym projekcie. Staramy się, żeby Mucha od Paducha była obecna, tak jak jest dzisiaj. W tym roku powstały łącznie 3 place zabaw. W 2 przedszkolach i w 1 szkole i planujemy ten pilotażowy program rozbudowywać w przyszłym roku. Jest zaprojektowany od początku do końca, żeby pełnić te funkcje edukacyjne poprzez kolorystykę, obrazy, edukacyjne treści, które są na tablicach edukacyjnych, które są niezbędnym elementem tego placu, no i także poprzez zeszyt metodyczny, który wydało Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji, w którym są opisane wszystkie możliwe zajęcia do przeprowadzenia przez nauczycieli, wychowawców przedszkolu na tym placu zabaw. Kiedy pojawiła się taka nadzieja, że ten plac będzie, było to w okresie świąt wielkanocnych, w Wielkim Tygodniu. I ja powiem szczerze, że uwierzyć nie chciałam, że tak się może zdarzyć, bo właśnie byliśmy po przeglądzie placu zabaw wiosennym, który musimy po sezonie zrobić i tak naprawdę on się już nie nadawał do kolejnej modernizacji. Już inspektor powiedział, no nie, chyba musimy już rozebrać, bo koszt naprawy przekracza wartość sprzętu. I wtedy pojawiła się nadzieja, że to właśnie do naszego przedszkola trafi pierwszy ten plac zabaw z projektu Muchy od Paduchy, który no naprawdę było ciężko uwierzyć. I to się ziściło, więc tak naprawdę od wiosny żyliśmy nadzieją, a to, że dzieciaczki nasze ten plac dostaną, że ten plac jest, to jest nadal dla nas nie do uwierzenia. I tak jak wspomniałam, to była niespodzianka przed świętami wielkanocnymi i dzisiaj, w tym dniu, kiedy Mikołaj rozdaje wszystkim prezenty, nasze dzieciaczki też ten prezent dostały, co nas ogromnie, ogromnie cieszy.